miejsca do spania w naturze. Ptaszki śpiewają z rana. O, dwa takie domki na nocleg. Obecna w Norwegii. Witam się dzisiaj z nad takiego fajnego małego jeziorka, których jest tutaj mnóstwo na moim terenie. Od dzisiaj w Norwegii, od soboty, zaczynają się jesienne ferie. Nasze maleństwo również jest wysłane na ferie do Oslo. Teraz są u nas w sklepie norweskie jabłka, są tak pyszne. Nie wiem, co to jest za odmiana, ale przypominają mi się właśnie takie czasy dzieciństwa, kiedy w Polsce biegało się po sadzie i takie prosto szczewa się po prostu. Łączę się z domu. Wróciliśmy z małego wypadu. Tak jak mówiłam, bo są tutaj osoby, które już mnie regularnie odwiedzają, więc ja sobie czasami, jak przychodzę na pogaduchy, to tak sobie mówię jak do swoich dobrych znajomych. W Norwegii zaczęły się ferie jesienne dla niektórych regionów. Akurat teraz mój syn zaczął, syn ma 14 lat i właśnie dzisiaj został wysłany pociągiem do Oslo, do swojej starszej siostry i tam będzie przez tydzień. Napiję się kawy trochę. Byliśmy na małym wypadzie dzisiaj, sobotnim. Przejście troszkę, zmęczyć się, zażyć świeżego powietrza, zrelaksować w naturze. A dzisiaj przychodzę z takim tematem, bo zainspirowałam się od nauczycielki, można powiedzieć, ze szkoły, od mojego syna. Miałam właśnie rozmowę ostatnio z nią i właśnie mam ochotę dzisiaj porozmawiać na taki temat o integracji społecznej w Norwegii. Na czym ona polega? My jesteśmy polską rodziną, która wyjechała do Norwegii 17 lat temu, dla osób, które może trafią pierwszy raz na ten kanał. Syna mojego urodziłam tutaj 14 lat temu i pamiętam, kiedy chodziłam na kontrol, na taki bilans no roczny, potem chyba 2 latka, 4 latka, już dokładnie nie pamiętam, to zawsze byłam pytana przez pielęgniarkę, czy dziecko ma kontakt z innymi dziećmi, czy my jako rodzina no mamy znajomych. I dla mnie to jakby... Może teraz w Polsce też się zmieniło, nie wiem, ale ja nigdy, mieszkając w Polsce i mając też tam w Polsce córkę, ja jakby nigdy się mnie nikt nie pytał i nie interesował tym, co ja robię w moim czasie wolnym, jak ja społecznie funkcjonuję w grupie. Natomiast tutaj od pierwszych właśnie momentów, kiedy chodziłam z dzieckiem do pielęgniarki, byłam zawsze pytana, jak spędzamy wolny czas, czy jakby, jak wyglądają nasze relacje z innymi ludźmi. I pamiętam, jak pewnego razu powiedziałam, że no dziecko tutaj jakby za bardzo nie ma dzieci, ponieważ no akurat my nie otaczamy się ludźmi, którzy mają takie małe dzieci. I pielęgniarka no miała z tym jakby, no może no nie duży problem, ale jakby no zatrzymała się na chwilę i zaczęła główkować. Nie wiedziała w sumie, co mi odpowiedzieć na to. W Norwegii jest bardzo ważne, tak jak ja to obserwuję, bardzo ważne są relacje społeczne i taka właśnie integracja. Czy ta integracja jest, nie wiem, szczera, nieszczera, musi być integracja.
Ja się z tego wyłamuję, dlatego że tak jak w ostatnim filmie mówiłam, ja nie lubię sztuczności, robienia czegoś jakby na siłę, wstawienie w jakieś ramy, w których ja nie chcę w ogóle być. Więc tak jak wtedy pamiętam tej pielęgniarce, odpowiedziałam, że no dziecko ma starsze rodzeństwo, tak, że gdzieś tam go zabierają, chodzi sobie, nie wiem, do kina, na jakieś takie bawialnie, córka zabiera go do swojego towarzystwa, do swoich koleżanek. Jakby ja nie widzę w jego rozwoju, żeby to, że jako, nie wiem, dwulatek na przykład no nie ma jakiegoś swojego kumpla takiego stałego, jakby no dla mnie to jakby no nie było jakimś tam wielkim problemem, tak. Ja na przykład chodziłam z nim, kiedy on nie chodził jeszcze do przedszkola, nie dostaliśmy miejsca, to ja chodziłam z nim do takiego otwartego przedszkola, takie open bar na Hagę się tutaj nazywało i ono jakby tutaj u nas przy kościele jakby miało taką swoją, takie swoje pomieszczenie. I tam chodziłam z synem do południa na parę godzin, żeby się pobawił z innymi dziećmi. I on tam jako małe dziecko zawsze gdzieś tam jakiś kontakt łapał, jak to maluchy, gdzieś tam na podłodze, na czworaka, gdzieś tam biegał z dziećmi, bawił się i tak dalej. Więc ja chodziłam z nim na tego typu spotkania towarzyskie. Natomiast jeśli chodzi o mamy, to ja myślę, że jeżeli ja bym się spotkała z taką polską mamą tam, to ja myślę, ja jestem pewna, żebyśmy sobie jakoś we dwie pogadały, zaczynając od porodu, kończąc na tym, w jakim miesiącu dziecko moje zaczęło chodzić, co lubi jeść i tak dalej. Natomiast tutaj z tymi paniami norweskimi jakby no nie było mi łatwo złapać kontakt. Ja uśmiechałam się, próbowałam gdzieś tam coś zagadywać, już tam gdzieś jakiś ten język norweski gdzieś tam poszedł do przodu. Ale one jakby nie były chętne, jakby nie były zainteresowane. Gdzieś tam uśmiechem mi odpowiedziały i jakby na tym był koniec. Więc ja jakby no też odczułam, że no ja na siłę jakby, no ja nie mam potrzeby się integrować na siłę, tak? No może to są akurat takie osoby, które, no, które nam, które po prostu jakoś wzajemnie nie pasujemy do siebie, tak? Może akurat tak to można odebrać. I pamiętam tam pielęgniarka raz za czas gdzieś tam ponawiała te zapytania na tych bilansach, jak tam dalej no, społecznie ten mój syn się rozwija. Ja pamiętam pewnego razu, już mnie tak to troszkę zdenerwowało, że ja po prostu tej pani zapytałam się, jak ona sobie to wyobraża, że jeżeli ja żyję jakby w innym kraju, i jakby jestem dopiero na etapie poznawania tutaj ludzi, społeczeństwa, tak, rodzina moja żyje w Polsce, jakieś tam kuzynki, które mają dzieci, żyją w Polsce, więc jakby dla mnie tutaj to nie jest też takie wszystko proste, tak, ja mówię do niej, czy ja mam, nie wiem, chodzić po ulicy, nie wiem, ogłoszenie jakieś i zamieścić, że hello, potrzebuję, nie wiem, moje dziecko towarzystwa albo ja, no też widziałam czasami gdzieś tam na jakichś forach, mamy się ogłaszały, mamuśki, coś tam, ale jakby, no, ja do nowych znajomości po prostu podchodzę ostrożnie i jakby dla mnie akurat ten sposób szukania dzieci, matek z dziećmi, no nie. Dziecko się rozwijało prawidłowo, nie było żadnych przesłanek ku temu, żeby na siłę szukać mu towarzystwa. Dziecko moje poszło do przedszkola w wieku 3 lat, no i oczywiście tam znalazło się w grupie dzieci i w przedszkolach zaczęło się coś takiego, że zapraszanie wzajemne do siebie do domu. Owszem, to jest bardzo fajny taki sposób, że gdzieś tam raz za czas jakaś mama napisała SMS-a, jak się dowiedziała, że na przykład z moim synem się jakieś tam jej dziecko bawiło, tak, to napisała SMS-a, czy mogliby się spotkać i tak dalej. To było fajne. Potem w szkole podstawowej, pamiętam, były takie Wener grupę się to nazywało. To były takie tworzenie, nauczycielka tworzyła takie grupy, nie wiem, 4-osobowe chyba to były,
dzieci w klasie, no w tym na przykład był mój syn i trójka innych dzieci, i oni na przykład po kolei spotykali się w domu u każdego. W jednym tam jeden raz byli na przykład u nas w domu, w inny u kogoś innego i tak dalej. I to było takie na zasadzie właśnie integrowania się, ale w praktyce czasami wyglądało to tak, że ktoś tam gdzieś siedział, nie wiem, na kanapie, ktoś drugi się bawił, jednemu już się znudziła ta zabawa, gdzieś tam się coś pokłócili. Rodzice jakby byli wstawiani czasami tylko w taką sytuację, bo to nie wiem, było chyba ze 2 godziny, żeby przez te 2 godziny jakby w takim napięciu siedzieć i organizować dzieciom czas. Te dzieci biegały po domu, bo zależy jakie te grupy były utworzone. Czasami były utworzone z takimi dziećmi, które miały dużo energii i czasami biegały od góry, jeżeli ktoś miał dom piętrowy, schody, to biegały tylko od góry do dołu, od dołu do góry, na tej zasadzie, tak? Więc jakby nawet mało się bawiły, bardziej jakby poznawały dom, przestrzeń w domu. Więc to były takie właśnie grupy. Później zaczęły się też urodziny. W przedszkolu to urodziny w większości to były takie na zasadzie, gdzie tam, które dziecko bliżej z drugim się bawiło, kolegowało, no to wtedy mamy gdzieś tam spisywały się i organizowały takie urodziny. Później w szkole podstawowej było uzgodnione, że jeżeli zaprasza się całą klasę, to wtedy zaproszenia przynosi się wszystkim, gdzieś tam w szatni się kładzie na półeczki do dzieci, zaprasza się wszystkich, jeżeli się kto chce zrobić oficjalnie, a jeżeli prywatnie, no to wiadomo, no to już poza szkołą, gdzieś tam tylko w małym gronie. Ale te pierwsze lata u mojego syna to były klasowe urodziny. No, są zwolennicy tego i jakby może przeciwnicy, ja jestem trochę przeciwna, dlatego że ja w praktyce widziałam, jak się to odbywało. To był po prostu taki selskap, takie przyjęcie, że no, rodzice potem długo takie coś pamiętali. U nas syn nie chciał mieć takich spotkań, on woli przebywać w mniejszej grupie. Dla niego takie sytuacje, takie zapraszanie całych klas było męczące, dlatego że on mi tłumaczył, że on na przykład w klasie no, nie jest kumplem ze wszystkimi. I jakby na swoje urodziny chciałby mieć takie osoby, no, z którymi jest mu gdzieś tam po drodze. Natomiast tutaj oni uważają, że też takie urodziny są okazją do tego, żeby, nie wiem, poznać się bliżej z innymi, tak? No, nie wszystkie dzieci akurat no, na taki sposób pójdą, tak? No, są dzieci, które no niestety, no, taki rodzaj im po prostu nie odpowiada, nie lubią tego. Ja pamiętam, jak nieraz syn był zaproszony na urodziny do kogoś, nie wiem, kogo nie lubi lub jakby, no nie wiem, nie po drodze mu jest, jakby ma najmniejszy kontakt w klasie, był zaproszony, bo cała klasa była zaproszona. I pamiętam, jak on nieraz mówił: mamo, jestem zaproszony do takiego i takiego, tak, ja nie chcę tam iść. Ja mówię: synu, cała klasa jest zaproszona. Będzie koledze przykro, że nie przyjdziesz. Mamo, nie będzie mu przykro, bo on tam ma swoich kumpli. Ja wiem, że on jakby zaprosił całą klasę, bo wszyscy zapraszają całą. Trzeba jakby to oddać, więc ją zaprasza. A ja jakby mówi, nie chcę, mówi, nie chcę brać w tym udziału. A ja znowu jako mama, jako rodzic, że tak trzeba, że tak wypada, że wszyscy zapraszają całe klasy. Ale jakby potem zaczęłam trochę odpuszczać. Samą zaczęło mnie to męczyć, dlatego że w klasie na przykład jest 30 dzieci i wszyscy, czasami w miesiącu to było po 4-5 urodzin. I ciągle takie jeżdżenie, gdzieś tam zawiezienie, bo to niektórzy w lokalach, niektórzy gdzieś w domach, jak ktoś ma duże domy i takie po prostu cały czas, a potem opowieści, jak tam było, nie zawsze było gdzieś tam sympatycznie, nie zawsze rodzice mieli kontrol nad tymi wszystkimi dziećmi. Ja na przykład z własnego doświadczenia opowiem, że nasz syn zgodził się raz na to, żeby mieć jakby całą klasą, a tak to miał swoich takich najbliższych kolegów prywatnie. Ale raz miał tutaj niedaleko naszego domu, w lokalu miał wynajęty właśnie lokal na te urodziny i była zaproszona cała klasa.
Oczywiście to było bardziej zrobione takie z naciskiem nas, rodziców, tak, że no tak wypada, tak robią, więc też niech słyszą, że nasz syn też takie coś zorganizował. I pamiętam, jak córka moja przystroiła pięknie stoły, żeby tak ładnie wyglądało, jakieś tam obrusiki, gadżety. Po prostu klasa, która przyszła, no wiadomo, no nie będę obgadywać, brzydko mówić o dzieciach, to są dzieci, tak, ale jakby nad całą klasą zapanować, nad dziećmi takimi małymi, no to jednak jest to duże wyzwanie. No ja miałam jakąś tam pomoc, bo był też chłopak mojej córki, tak, był mój mąż i tak dalej, ale mimo wszystko, ja pamiętam, to jest taka sala zabaw, gdzieś tam na boku stały krzesła, i był taki basen cały taki z piłkami, coś tam, jakieś takie różne tam były dobawienia. I ja pamiętam, ja tam poszłam na chwilę, dosłownie na sekundę, bo musiałam zejść na dół, tam pewnie coś przygotować do jedzenia. I jakby ja tylko na sekundę zeszłam na dół i te wszystkie krzesła, nie wiem, tam było tych krzeseł za 30 więcej, wszystkie były, że tak powiem, wpieprzone w ten basen, taki z tymi tam piłkami, czymś tam, materacami. My z mężem, bo tam była tylko taka dziura, żeby tam wejść w to miejsce. My z mężem na czworakach tam wchodziliśmy i te krzesła żeśmy wywlekali z powrotem i mówimy: nigdy więcej, nigdy więcej. Syn, pamiętam, jak śmiał się wtedy z nas, że a nie mówiłem, jaka to klasa, ale chcieliście urodziny, to je macie. Także tak, a wracając jeszcze do tego, że córka właśnie pięknie przyozdobiła tam stoły, tam jakieś powysypywała cekinki, jakieś tam kwiatuszki, chciała, żeby było fajnie, miło i przyjemnie, to potem tym wszystkim to się po prostu brali tylko wszystko, co stało na stole i naparzali siebie nawzajem, także dzieci miały wesoło, my jako rodzice niekoniecznie. W ostatnim filmie opowiadałam troszkę o mojej integracji tutaj społecznej, no szczególnie w pracy, bo ja właśnie jestem troszkę odbierana taka na zasadzie, że może, że nie jestem socjalna, tylko że jakby dla mnie akurat ta definicja ma trochę inne znaczenie. Ja na przykład, kiedy idę na przerwę, żeby z kimś porozmawiać na przerwie mojej, tak, śniadaniowej, nazwijmy to, i widzę wszystkich, którzy siedzą w telefonach lub jakby są zaabsorbowani w takich mniejszych grupkach, gdzie jakby no ciężko gdzieś tam się z tematem, bo się słyszy, na jaki temat rozmawiają, i jakby innych nie obchodzi. Ja na przykład jestem taką osobą, że jak u nas pracowały osoby na zastępstwo i przyszły na taką przerwę i widziałam po nich, że są speszone, nie wiedzą jak usiąść, nie wiedzą co robić, czy wyjąć telefon, czy na kogoś popatrzeć, czy coś zagadać. Czasami były to osoby z innego kraju, więc ja byłam na przykład taką osobą, która coś zagadywała, bo widziałam, że te ludzie jakby potrzebują takiej pomocy w tej naszej grupie, tak, żeby się lepiej poczuć. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to ja wolę właśnie sobie spędzić moją przerwę sama w ciszy, bo tej ciszy potrzebuję. Ja pracuję na dużym oddziale z dziećmi, nie mamy tak jak maluszki, że sobie śpią przez dzień, więc ci dorośli mają wtedy takie praktyczne bardziej zajęcia. Ja jestem jakby cały czas przez 7 godzin z dziećmi, czy to na dworze, czy w środku, jak mam swoją przerwę, no to jakby potrzebuję też takiej ciszy samej dla siebie, więc jakby ta integracja w taki sposób, w takim wydaniu jakby mnie tylko męczyła. Więc tak, ja pamiętam, są też takie czasami listy położone na stole, jak się na przykład zbliżają jakieś święta Bożego Narodzenia, czy jakieś takie, nie wiem, letnie takie imprezy, i leży lista na stole i jest napisane: jeżeli chcesz przyjść, no to wpisz się na listę, tak? Ja na przykład już po wielu takich innych wcześniejszych, już mam pewne doświadczenie, nie interesuje mnie to, dlatego że nie bawię się na tym fajnie, krótko mówiąc. I są osoby wpisane na listę, też oczywiście nie są to wszyscy. I wtedy na przykład ktoś taką listę bierze za jakiś czas ze stołu i przychodzi na przykład do mnie
I mówię, nie zapisałaś się na listę, jest taki letni, letnia impreza, nie zapisałaś się na listę? Nie, bo pytanie było, że jeżeli się chcesz zapisać na listę, to przyjdź, to się zapisz, tak? Jeżeli chcesz przyjść na imprezę, przepraszam, to się zapisz na listę. Więc jakby, a później ktoś chodzi z tą listą i jakby jeszcze bezpośrednio dopytuje się, czy ktoś przyjdzie. Ja pamiętam takie imprezy, na których jeszcze te wcześniejsze lata, i też pamiętam moje takie koleżanki z tych wcześniejszych lat też to opowiadały, że dla grupy ludzi było ważne to, żeby przyjść, a już nie to, jak ty się na tej imprezie czujesz. Czyli te osoby, które organizowały to, miały w nosie, jak ty się tam czujesz po prostu. Masz przyjść, bo po prostu jest integracja, jak najwięcej osób, żeby się wpisało na listę, bo to wtedy świadczy o tym, że no mamy fajnie u nas, pozytywny klimat mamy u siebie w pracy, tak? Potem wszyscy oglądają zdjęcia gdzieś tam, więc jakby pracownicy świetnie się bawią. Natomiast to tak do końca nie wygląda. I ja pierwsze początki gdzieś tam próbowałam, nazwijmy to, integrować się. Wynudziłam się, jakby czasami gdzieś tam stwierdziłam, że no jakby, no nie. I teraz ja śmiało po prostu sama sobie reguluję to, na co chcę iść, na co nie chcę iść, jak chcę spędzić mój prywatny czas, bo to jest mój prywatny czas. Nie lubię integracji na siłę, bo dla mnie jest to po prostu sztuczne. Bo jeżeli ktoś by mnie zaprosił i potem na tej imprezie na przykład powiedziało fajnie widzieć ciebie, czy tam inne osoby w jakiś taki sposób, żeby rozmowy były prowadzone. Nie, jest się tylko po prostu takim tłem, ale ważne, żeby na tej liście się znaleźć. Więc jakby takie tematy, takie sposoby integracji, no już dzisiaj jakby są mi obce. Jeszcze tak, wracając do tej integracji, jeśli chodzi o dziecko, to mieliśmy tutaj właśnie w tych pierwszych latach, kiedy syn się urodził, no mieliśmy takich znajomych z troszkę starszym dzieckiem od naszego syna, ale akurat miałam może takiego pecha, nazwijmy to, gdzie jakby ci rodzice, czy może jeden z nich, nie do końca rozumiał te nasze spotkania. To znaczy, że jeżeli spotykają się dwie rodziny z małymi dziećmi, to te dzieci czasami, nie wiem, pociągną się za włosy, wyrwią sobie zabawkę, tak? I jakby, no my rodzice musimy nad tym panować, ale jakby robimy to w taki sposób, no fajny, tak? Gdzieś tam z uśmiechem, z takim zrozumieniem. Natomiast tutaj odbieraliśmy to, że, bo nasz syn był młodszy, tamten był troszkę starszy, więc jakby nasz syn może czasami gdzieś tam mu wędził zabawkę, jak się bawili na podłodze. Już nie pamiętam, o co były te dramaty. W każdym razie ci rodzice czasami zachowywali się w taki sposób lub komentowali to w taki sposób, że my stwierdziliśmy, że no nie, nie, ta integracja społeczna po prostu musi odpaść. Musi. Także tak. Może dzisiejszy film nazwę Dzikuska w Norwegii? Nie, no może to być brzydkie słowo. Nie jesteśmy socjalną rodziną. Także na dzisiaj są takie pogaduchy. Ostatni film przyniósł mi dużo więcej wyświetleń niż normalnie moje filmy mają. I tak sobie pomyślałam, że kurczę. Powinnam była się bardziej ogarnąć na tym filmie. A ja przyszłam wtedy z pracy, usiadłam sobie gdzieś tam w kąciku, w moim pokoiku małym, takim służbowym moim, i jakby nagrałam spontanicznie film, a on mi przyniósł tam, nie wiem, chyba mam 5000 wyświetleń, chyba z tego, co pamiętam. I wszystkie komentarze są przyjęte, oprócz takiego jednego, gdzie tam ktoś, nie wiem, coś o Norwegii chyba, coś gdzieś jakiś o dupie, coś pisał, nie wiem, ale o takich sprawach na moim kanale, jakby, no nie będziemy czytać, nie będziemy się bawić w takie
dupy, tak? I jakby ten komentarz, osoba nie jest zablokowana, ale ten komentarz jakby jest no, niedopuszczony, bo nieładnie, nieładnie. Także dzisiaj przychodzę z taką pogadanką. Życzę wszystkim no, dalszego, fajnego weekendu. Dużo zdrowia, dużo radości, dużo humoru. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na następne.